Cześć, tym razem film o Gdańsku i do tej pory się tego tematu bałem, bo wiadomo, Gdańsk jest duży i naprawdę jest dużo rzeczy do zobaczenia i do opowiedzenia, więc stwierdziłem, że chyba trzeba to podzielić na bloki tematyczne. Dzisiaj o Starówce, opowiem wam ciekawostki, bo tak naprawdę Starówka Gdańska to jeden dzień zwiedzania i tak możecie do tego podejść. I słuchajcie, wybaczcie mi, ja nie jestem z Gdańska, ja tak wam opowiadam tak z roli turysty i oczywiście jak coś pomylę, no to poprawcie mi w komentarzach. Ja wylądowałem w Gdańsku Śródmieściu, przyjechałem z Gdyni Jaskienką. Zobaczcie tutaj przy Forum Gdańsk. A z tyłu już się idzie tam na Starówkę. Pierwsza ciekawostka to to, co tu widzicie wszystko na Starówce. To nie ma 300 lat, tylko tak naprawdę dopiero zostało odbudowane po wojnie. Gdańsk był jednym z bardziej nękanych miast w czasie II wojny światowej nalotami bombowców alianckich. Po nalotach w 1945 roku wkroczyła do Gdańska Armia Czerwona. Niestety wybuchły pożary, które pochłonęły wielowiekowe domy, bo za kamiennymi fasadami kryły się drewniane konstrukcje. Dawniej kamienice były budowane niemal ściana przy ścianie i podczas pożarów płomień łatwo się rozprzestrzeniał, co spowodowało, że w krótkim czasie paliły się już prawie całe ulice. To, czego nie zniszczyły płomienie, dokończył wiatr. W marcu 1945 roku okazało się, że w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległa znaczna część Śródmieścia. Szacuje się, że nawet 90% kamienic zostało zniszczone. Po wojnie zaczęła się debata, czy miasto odbudowywać w dawnej formie, czy jednak nie. Bo wiadomo, do władzy zaczęli dochodzić komuniści. Chociaż pomysł nie był do końca głupi, bo chciano uzyskać nowy, morski charakter miasta. A jeszcze przed wojną architekci wskazywali, że stare budownictwo nie zapewnia mieszkańcom odpowiedniej ilości światła ani przewiewu. Często mieszkania nie miały ani kuchni, ani łazienek, co niekorzystnie wpływało na komfort mieszkających tam ludzi. Moderniści chcieli właśnie, żeby budynki były nowocześniejsze i bardziej sprzyjały mieszkańcom. Aby odbudować miasto, powstała Dyrekcja Odbudowy Gdańska, a konkretne plany pojawiły się już 1 września 1945 roku. Podczas planowania usunięto część zbyt gęstej zabudowy i nie zdecydowano się na odbudowę ciasnych oficyn. Nie lada wyzwaniem było odtworzenie tego, jak wyglądały kamienice przed zniszczeniem. Korzystano z dawnych rysunków, grafik, a w późniejszych czasach z fotografii. Co ciekawe, w związku z panującym ustrojem kamienice nie zostały odbudowane kropka w kropkę, ponieważ niektórych stylów po prostu unikano. Wprowadzono zmiany, które uporządkowały kamienice na poszczególnych ulicach i stworzyły efekt pierzei. Niestety efekt ten był niezgodny ze stanem przedwojennym, bo wtedy każda kamienica stanowiła indywidualną formę. Niestety ogrom zniszczeń i koszty związane z odbudową powodowały to, że na początku wybrano do odbudowy tylko te obiekty. Na szczęście dzięki zaangażowaniu m.in. Zakładu Osiedli Robotniczych udało się pierwotny zakres prac zdecydowanie poszerzyć. W obawie o koszty na początku wszystkie kamienice miały wyglądać podobnie, jednak po interwencji artystów udało się przekonać Ministerstwo Miast i Osiedli, dzięki czemu kamienice zyskały swój indywidualny charakter. Łącznie przy wykonywaniu fasad brało udział ponad 40 artystów. Dzięki nim gdańska Starówka zyskała swój indywidualny charakter. Nie będę wam opowiadał o każdej kamienicy, bo ciekawy artykuł, na podstawie którego teraz wam opowiadam, znajdziecie w linku pod filmem. Należy po prostu dodać, że kamienice przy ulicy Długiej i przy Długim Targu wykonane w ramach odbudowy Gdańska to wybitne dzieła sztuki. Kolejna ciekawostka to ulica Długa wcale nie jest taka długa, bo ma tylko 320 metrów. I dochodzimy do kolejnej ciekawostki. Tutaj kościół mariacki. Najwyższy ceglany kościół w Europie to jest. Bazylika Mariacka otwarta została w 1502 roku. W czasie II wojny światowej wojna niestety też nie oszczędziła tego zabytku i w wyniku ostrzału spłynęły drewniane konstrukcje dachów, runęło 40% sklepień, stopiły się niektóre dzwony, między innymi największy z nich. Po wojnie odrestaurowano dach, na którym ułożono około 200 tysięcy dachówek. Ostatnio w 2017 roku czyszczono elewację i wydano na ten cel 20 milionów złotych. Bazylika Mariacka jest miejscem pochówku 6 tysięcy osób. Groby te umieszczone są pod posadzką bazyliki i w zasadzie posadzkę tworzą po prostu płyty nagrobne. W Bazylice Mariackiej w 2019 roku pochowano też tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. I dochodzimy do ratusza i tutaj taka ciekawostka, ratusz to nie jest jedyny w Gdańsku, bo jest ich więcej. Ten to tak naprawdę muzeum i najbardziej widowiskowy, że tak powiem. Ratusz znajduje się na styku ulicy Długiej i Długiego Targu, a jego początek
początki sięgają wczesnego średniowiecza. Na początku w jego murach znajdowały się władze głównego miasta, ale później stał się ratuszem dla całej aglomeracji gdańskiej. I tutaj również w II wojny światowej pożar strawił hełm wieży i drewniane stropy, a mury ucierpiały od pocisków i bomb. Obiekt był w tak złym stanie, że zastanawiano się nad jego rozbiórką. Ostatecznie jednak udało się go uratować i zaadoptowano na muzeum. Latem można wejść na galerię widokową w wieży i z wysokości około 50 metrów podziwiać panoramę Gdańska. Kolejna ciekawostka, tego na pewno nie wiecie. Jak Sopot ma swój krzywy domek, tak Gdańsk też ma swoją krzywą kamienicę. Znajduje się ona na skrzyżowaniu ulicy Świętojańskiej i Lawendowej. A czemu jest krzywa? Spowodowały to niekorzystne warunki gruntowe i ściany budynku odchyliły się od pionu o prawie 50 cm. W związku z tym, że kamienicy groziło zawalenie, w latach 50. zapadła decyzja o jej rozbiórce. Na szczęście konserwator zabytków miał inny pomysł. Zbudowano żelbetową klatkę schodową, która wraz z zamocowanymi stalowymi linami ustabilizowała budynek. Wykonano też nowe stropy, a wszystko sprawiło, że mury kamienicy przestały dalej się pochylać. Od tego czasu minęło już prawie 70 lat, a kamienica dalej stoi. I dla mnie ta kamienica to jedna z ciekawszych rzeczy, bo tak naprawdę człowiek by w ogóle nie zwrócił uwagi, że coś takiego jest. Bo często te ciekawe rzeczy w ogóle się nie rzucają w oczy. I ja wiem, że tutaj pokazuję wam pobieżnie i tylko takie wybrane rzeczy, a Gdańsk to tak naprawdę warto zobaczyć cały, Starówkę też. Ale ja nie jestem przewodnikiem, ja jestem takim zwykłym turystą jak wy i pokazuję wam z mojej perspektywy. Wybaczcie, opowiadanie profesjonalne o Gdańsku zostawię profesjonalnym przewodnikom. No i dochodzimy do gdańskiego Żurawia, czyli do zabytkowego dźwigu portowego i jednej z bram wodnych Gdańska. Jest to największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy. Jego budowę zakończono w 1444 roku. Pierwszy Żuraw był całkowicie drewniany i spłonął w 1442 roku. Następnie odbudowano go, ale już w konstrukcji murowano-drewnianej. Przez kolejne stulecia, aż do XIX wieku, Żurawy był niezbędnym elementem gdańskiego portu. A 200 lat temu stracił swoją funkcję i był wykorzystywany do stawiania masztów, czy też jako podnośnik dla łodzi, które wymagały naprawy. I przy okazji, jak tu jesteście, to zobaczcie, taka kładka zwodzona, ona jest obrotowa. Warto też sobie zobaczyć. A tak przy okazji, zobaczcie, jakie wielkie jachty tam są. A to jakbyście chcieli wiedzieć, to wszystko jest tam nowe. To absolutnie nie są stare kamienice. No jak już jesteście przy Żurawiu, to statek Sołdek, który też można zwiedzić, jest tam. Sołdek to unikatowy zabytek techniki okrętowej. Jedyny rudowęglowiec z napędem parowym zachowany obecnie na świecie. Był on pierwszym prototypowym pełnomorskim statkiem zbudowanym w Polsce po II wojnie światowej. I tam w oddali ten komin to jest Muzeum II wojny światowej. Podobno warto zajść, ja jeszcze nigdy nie byłem. I tam jest też diabelski młyn, zobaczcie, można na niego wejść i pozwiedzać Gdańsk z góry. I jeszcze na koniec to, co widzieliście w filmie, to jesteście w stanie ogarnąć w półtorej godziny, może nawet w godzinę, zobaczyć wszystko. Także tak naprawdę taka szybka wycieczka. I standardowo, jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!